Cześć, witajcie, z tej strony Bartosz Klocków, witam was już po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj, wracając ze spotkania z Broadem Geekiem, obejrzymy sobie Salon Klocków. Chyba to jest nowy sklep, o ile dobrze pamiętam, bo kiedyś już nagrywałem odcinek w Historylandzie i tego Salonu Klocków nie było. No więc co? Ja się nie mogę doczekać, zobaczyć jakie zestawy tam w środku się znajdują. Więc cóż, wchodzimy do środka. Dobra, ja już jestem w środku. Co nas tutaj wita? Wita nas jakaś zjeżdżalnia, można tak powiedzieć. Płytki konstrukcyjne. Różne takie rzeczy tutaj mamy. Tutaj mamy już jakieś plastiki. Zestawy mamy chyba Spinjitsu, Airjitsu, spinnery i w ogóle różne takie rzeczy. Tutaj wam gdzieś podlinkuję spotkanie z Bratem Geekiem. Tutaj mamy coś fajnego, bardzo fajnego, czyli taką ściankę Pick a Brick, tylko taką trochę inną. Ła, patrzcie, aha, tutaj się wstydza, okej. Piękne to jest. Wow. O, mamy też płytki konstrukcyjne. Fajne. Chociaż raczej sobie nic nie będę kupował. Chciałbym, ale nie będę, bo nie mogę, już nie mam pieniędzy w ogóle na nic. To trochę smutne, ale bardzo smutne. Po prostu nic. Jestem spłukany. Nie mam żadnych pieniędzy. No to jest bardzo smutne. Dlatego nic sobie tutaj nie możemy kupić. Bo nie mam pieniędzy. No, patrzcie. To jest fajne. W ogóle mam, gdybym teraz sobie kupił, miałbym kilka procent zniżki. Bo byłem na spotkaniu z Bratem Geekiem. Dobra. Ło, patrzcie co my tutaj mamy. Ten pociąg. Zestaw Stolica. I inne takie wielkie zestawy z Lego City. Ło, patrzcie nawet jakie fajne lotnisko tutaj jest. Zestawy z Lego City Arctic. Ale to są już takie starsze rzeczy. Z czego się właśnie cieszę, że można tutaj takie starsze rzeczy zdobyć. No to jest fajna właśnie. Fajnie właśnie. O. Ten zestaw mi się kiedyś bardzo, bardzo podobał. Tutaj mamy zestawy Lego. Z Lego. Pociąg. O, stacja benzynowa. Jeden z moich ulubionych zestawów, naprawdę. Frenzy. No i też jeden z moich ulubionych zestawów. Chyba on się nazywał Plac Miejski. Tak mi się chyba wydaje. Tutaj mamy znów Frenzy. Na Frenzach się nie znam. Ale fajnie. Więc nie wiem, co tu jest nowością. I coś, co mnie po prostu zauroczyło. Zamek Disneya. Po prostu piękny. Tutaj mamy Lego Movie 2. Tutaj Lego już The Batman Movie. Lego Disney. No. Kilka zestawów nawet mam z tego. O, mam ten zestaw w częściach, ale mam. To się liczy. Frenzy. Duplo. To łódka jest ze strażnikiem. Znów duplo. A, na duplo. Trochę uwagi bardziej zwracał nie będę. Za to na Star Wars. O, na to szczególnie będę zwracał uwagę. Patrzcie, Gwiazda Śmierci, Miasto w chmurach i naprawdę, Star Warsów mamy tutaj po prostu dużo, bardzo dużo. Ten przypomina też trochę ten moment, jak w Legolandzie przeglądałem sobie, oglądałem. Chodziliśmy po Lego Shopie. Może gdzieś tutaj też wam wyskoczy link. Jeszcze tylko nie wiem.
ale mi się z tym podoba. O! Mamy tu jeszcze na pogodnie. Który to? Czaj. Tu jest czaj. Tu jest czaj. Czaj jest najlepszy. Tu tutaj przyjdziemy zaraz. Moja świątynia. Patrzcie. O! Jedno z moich ulubionych zestawów Lego. Też. Perła przeznaczenia. Po prostu magia. Ale mam tutaj, nie powiedziałam nawet co to, ale pewnie wiecie, Lego niczego mówi. I nie tylko, nawet patrzcie, mamy też te stare zestawy z tego sezonu z Nadakanem. No fajne. Wow. Super. Ale mam. Zestaw z Minecrafta oraz z Lego Creator Expert. Mamy też klasyki, no i Minecrafta. Wow, patrzcie, tego wcześniej nie zauważyłem. To jest magia. Mój ulubiony zestaw w ogóle z tego katalogu, który jest w tym roku. Naprawdę, zestawy, które tutaj mają, są epickie. Na stówy, naprawdę. Wow, Mindstorms. Super. Zestaw. Verni. To story. Lego Creator. Expert. No. Lego Ideas. I znów Lego Creator Expert. Lego Jurassic World, trochę elfsów, Lego Marvel Super Heroes Hulkbuster. O, ten zestaw też kiedyś mnie bardzo. Lego Batman. Wow. Apokalipsburg. Fajnie. Dom Emmetta i Lucy. Movie Maker. O, zestawy z Captain America Bitwa Bohaterów i Ant-Man and Wasp. Lego Technik też tutaj mamy. Co fajne rzeczy. Chociaż nie dla mnie. Ale na dole są fajne rzeczy. Patrzcie. Super, lubię to. Bardzo naprawdę. Mam tutaj bardzo właśnie ciekawe rzeczy. Myślę, że częściej będę tutaj sobie przyjeżdżał. Do salonu klocków. Bo nie dość, że mają taką pseudo ściankę Pick a Brick, to mają też bardzo ciekawe i archiwalne zestawy. Wow. Ten zestaw też kiedyś mi się bardzo, bardzo podobał. Co dalej? Czy to wszystko? Czy żeby to iść wszystko, co my tutaj mamy? Oblecieliśmy sobie w takim szybkim tempie. 8 minut? No nieźle. Nieźle. Dobra ludzie, więc już to by było na tyle. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Więc subskrybujcie, jak będziecie odnajcie. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i cześć. Dobra, vlog obejrzeliście, więc dzisiaj tak właśnie, otwieramy sobie to. I co to jest?
Czy to jakaś jagodzianka? Nie. Czyżby to była szarlotka? Nie. A może jakaś muffinka? Nie. To są klocki z salonu klocków. Więc ja już się doczekać nie mogę. I otwieramy. 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 Ojejku. Ja to zniszczę po prostu. O matko, ja to zniszczę zaraz. Dobra, i wysypujemy. Wszystko? Wszystko. No i tak, tak to wygląda. Tak to wygląda. To są cegiełki. Tylko i wyłącznie cegiełki w takich różnych, ładnych kolorkach. No i to sobie właśnie zakupiłem na spotkaniu z prawnikiem, jak już wychodziłem i zwiedziłem salon klocków, a nie, nie tylko cegiełki. Znalazły się tu jeszcze takie dwa kolorowe takie słupki. Fajne, fajnego nawet koloru są, cieszę się. No i tak, no i tak, no i tak, no i tak, no i tak. Patrzcie. Ja to może posortuję zaraz na kolory. Zaczekajcie chwilę. Dobra. Posortowały mnie na różne kolory i wyszło coś takiego. Naprawdę tyle ładnych klocków. Właśnie salon klocków w Historlandzie w Krakowie ma taką swoją właśnie... ma takiego plusa, że na tej ściance Pick a Brick to są tam właśnie różne klocki w różnych takich właśnie fajnych, bajecznych kolorach, których często nie dostajemy nawet w zestawach. Więc... naprawdę, cieszę się, że mogę to posiadać. No i mamy tutaj wiele takich różnych kolorów. Najbardziej to podoba mi się ten żółty. Ten żółty i chyba ten różowy, bo jest to fajny. Wiem, że pewnie ja to... wiem, że na to Lego pewnie ma jakieś inne kolory, inne imiona. Pamiętam, jak coś tam było, jakiś tam niebieski pośrednio, ale ja tego nie łapię tego. Po prostu wolę to nazywać zwyczajnie niebieski, czerwony, żółty, zielony, ciemnozielony, granatowy i takie tam, i takie tam. No i tak, tyle właśnie klocków udało mi się nazbierać. Kosztowało mnie to 2 dyszki, więc fajnie, fajnie, bo są klocki na wagę. Klocki na wagę. A zawsze jak wam się zważy, na przykład 40, a macie 30 zł, to oczywiście można te klocki odstawiać do tej ścianki, tylko pamiętajcie, by odstawiać właśnie tam, gdzie trzeba, do odpowiednich kolorów. Tak, więc cóż, my zaraz skończymy, bo ja oczywiście muszę iść do szkoły, chociaż wczoraj na Go Jumpie sobie coś naciągnąłem i nie dam rady chodzić, więc nie wiem, czy dzisiaj pójdę do tej szkoły. Ale muszę, jak już to jutro, przegapię przynajmniej sprawdzian z Anglika, do którego się nic nie uczyłem. To jest dobry pomysł. No, ale nie mówmy o szkole. Więc tak, zaraz sobie jeszcze szybko policzę, ile ja sobie nasbierałem tych klocków razem. 51 klocków mam. Tak, łącznie oczywiście 51 klocków. Więc cóż... to by chyba ludziska już było na tyle. Oglądaliście vlog z salonu klocków i oglądaliście klocki z salonu klocków. A co w sobotę? Co w sobotę, czyli tak naprawdę już za 2 dni? U mnie za 3, bo jest środa. U mnie teraz, jak to kręcę. A czwartek jest jutro, czyli jutro mogę. Może nie pójdę do szkoły, ale nie wiem. A właśnie w sobotę będzie
Będzie. Otwieranie tego fajnego zestawu z Legolandu. Tak. Otwieranie tego fajnego zestawu z Legolandu, więc można powiedzieć, że cały Legoland jest już zaliczony. I jest fajnie, bo ja się cieszę, że w końcu teraz nam zostanie tylko Wielka Brytania, z której się cieszę bardziej. Bo lepiej mi było w Wielkiej Brytanii niż w Danii. W Danii to w ogóle pełno rowerów było, ale o tym wam już gadać nie będę, bo ten film zamyśli się na bardzo długi. Więc ludzie, to już było na tyle. Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten film się podobał, więc subskrybujcie, komentujcie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i bye!